nawet chyba 30 hektarów, to taki sprzęt to jest zbawienie. Od razu brać pilota. Dodatkowa opcja, tira dziennie. Tam jest kamera, która te robi każdemu jabłku zdjęcie. Drogo i niedrogo bym powiedział. Cześć. Czy się spotykamy u Ciebie? Opowiesz nam troszeczkę więcej o sortowni, dlaczego się zdecydowałeś na sortownię, tak? Bo wcześniej nie miałeś sortowni. Miałem sortownię tylko starego typu, grefę, no, która nie spełniała moich oczekiwań, warunków, bo czasy się zmieniają. Konsument potrzebuje jabłko już z wodnego rozładunku, rozkalibrowane co pół centymetra w wytłoczkę. Moja sortownica tego nie spełniała, tych warunków. I postanowiliśmy kupić sortownicę. Szukałem na rynku używanych sortownic z zachodu. Jak była fajna sortownica, to była albo za duża, lub za mała, lub nie spełniała moich oczekiwań, lub była duży koszt był, do, żeby ją przerobić. Powiedz nam coś więcej o tym wodnym rozładunku, opowiedz, na czym to polega, jak to u Ciebie wygląda, jak to funkcjonuje w Twoim gospodarstwie. Czyli tak, będziemy przechodzić, pokażemy. Tak, tu mamy główną skrzynkę, którą możemy sterować ręcznie, tak? Lub mamy do tego pilota, że jak wstawiamy skrzynię wózkiem na maszt, nie musimy zeskakiwać i robić tego ręcznie, tylko mamy pilocika, uruchamiamy pilotem. Automatycznie się zanurza i się automatycznie wynurza. Bardzo fajna sprawa. Przekonałem się w ciągu 2 tygodni, że jest to potrzebne, ponieważ jednego pilota mi zgubili pracownicy i za przeproszeniem skakałem jak małpa z wózka, żeby to uruchamiać. Bardzo fajne, każdemu polecam, jakby ktoś się decydował na taki rozładunek wodny, od razu brać pilota. Dodatkowa opcja, nie jest jakaś tam dodatkowa duża płatność, ale przydatne jest naprawdę bardzo. Tu mamy cały rozładunek wodny, długość jest 11,5 metra, czyli mamy podstawowy rozładunek wodny, dwa dodatkowe przedłużki, to są 3-metrowe, plus osuszacz. A dlaczego to 11 metrów? Skąd ta długość się wzięła? Postanowiłem wziąć tak, zrobić, żeby mieć jak najwięcej jabłka takiego buforu w załadunku. Żeby nie mieć tej przerwy później przy sortowaniu. Okej, czyli żeby ciągiem szło. Rozumiem, że tak. 11 metrów to jest jedna skrzynia? Dwie skrzynie wchodzą mi... 11 metrów? Tak, w ten basen. Ten pas. Wody wchodzi około niecałe 5000 litrów. Okej. A wodę wymieniasz jakoś? Wymieniam, raz na tydzień. Okay. Raz na tydzień, ponieważ robimy tygodniowo 6 tirów, robię swoje jabłko, myślałem, że... Czekaj. 6 tirów tygodniowo? Tak, czyli tą sortownicą? Tir na dzień wychodzi, 6 osób. Okay. No to i to jest bardzo realne. No i a powiem, jak wyłączyłem uszkodzenia, kolor, bo zaraz pokażemy, jak ona jest rozbudowana, no to zrobiliśmy ponad 30 palet 60. Dlaczego tu? Dlaczego tutaj? Bo tak, jak spojrzymy, mamy 6 komór. Mam tutaj 6 komór na pakowni i cały bałagan chciałem zrobić tutaj. Logistycznie jest rozwiązanie, żeby nie zrobić w jednym budynku i wszystkiego wozić w jedno miejsce, tylko rozdzieliliśmy. I właśnie, jaki jest plus tego? Zrobiłem ją pod wymiar. Tak jak chciałem. Mam tutaj ścianę na przykład 11 metrów i jest zrobiona 11 metrów. A jak się kupi używkę, to trzeba albo przerabiać, albo będzie za krótka, albo za długa. No i to jeszcze plus tego, masz gwarancję i serwis, tak? Bo zrobili tak pod ciebie i jakby kupujesz używaną, no to nie masz gwarancji i serwisu, a tutaj jakby zostaje ci gwarancja jeszcze serwis pod wymiar. Dokładnie. No i co? Osuszacz pokażemy. Ja wziąłem dodatkową opcją wentylatorów dodatkowych. Okej, czyli suszy. Bo są gąbki są, 20 chyba jest, 8 gąbek jest ta wersja większa, tylko że jeszcze wziąłem z nadmuchem. Polecam, bo jabłko wtedy wychodzi praktycznie już suche. I musi być osuszacz, bo jak idzie mała ilość jabłek, na przykład jak robią tylko 3 osoby, to gąbki praktycznie zdążą osuszyć. Ale jak idzie jabłka bardzo dużo, gąbki nie zdążą tej wody z jabłek ściągnąć. I ta później woda po prostu trafia tutaj, jakby, tak, tak, tutaj woda, tu mamy liście. Okay. I później wygarniamy sobie grabkami. Jest te. Chodzimy dalej. Fabrycznie tego podajnika, tego stołu nie ma. No bo od razu ta fałka jest przy osuszaczu. Tylko że jest u mnie ściana i musieliśmy to zrobić. Bardzo fajnie, bo można tutaj sobie już stać i coś jak jest nie bardzo już można stąd wyłapywać, tak? Żeby nie szło na przykład na fałkę, jakiś zgniłek, bo wiadomo, zawsze się coś trafi. To można sobie stąd wyłapać, skrzynię postawić i odrzucić. Później mamy fałkę. Fałka też jest zrobiona
domawiałem większą, dłuższą, ponieważ mamy miejsce, dlatego chciałem, żeby rozciągnąć ją maksymalnie, tak? Tak jak mówiłem wcześniej, że zrobiliśmy ją pod wymiar dla siebie. Tu też tutaj stawiamy skrzynię, paletę. Tu mamy cały sprzęcik od regulacji przenośnika, tych palcy, co podaje nam jabłko na osuszacz, prędkość przenośnika tej fałki tak zwanej. Plus, czyli można regulować tą prędkość też? Tak, możemy regulować, plus prędkość tego stołu. Mamy wyłącznik awaryjny, zaraz uruchomimy. O, i tu sobie właśnie regulujemy. Prędkość jedną, prędkość fałki. Możemy zobaczyć, jak się fajnie zwalnia. I co jest fajne, że te dwie taśmy nie idą jednakowo. Okay. Czyli ta idzie wolniej, ta idzie szybciej. Po to, że ona wtedy się obraca. Kręci się. Jak tutaj ktoś się spilnuje, to jak coś się widzi nie bardzo, to może sobie już odrzucić. Tu mamy znów drugie pokrętełko przy tej taśmy. Prędkość regulujemy. Plus to ta taśma chodzi jednakowo z tymi palcami, które padają na gąbki. Co dalej mamy? Mamy komputer. No właśnie, komputer. Chyba najbardziej interesująca rzecz, tak? No najbardziej przydatna i najbardziej potrzebna. Co na tym komputerze możesz ustawić sobie? Czyli tak, ustawiamy sobie kalibry. Na który stół, co chcemy zapodać. Czyli i co pokazujemy na taki stół, jakie kalibry. Czyli mamy 6,8 do 7,5, 7,5, 7, 8,5, 9, 9,5. I niektóre stoły też możesz wyłączyć, tak? Żeby tam nie podawało. Tak. Na przykład nie potrzebuję stołu 6 używać, to nie uruchamiamy go w ogóle. Mamy na kolor. Możemy czyli ustawić wybarwienie. Tak? Wybarwienie. Robimy 2 lub 3. Jak ustawiamy 3 kolory i ustawiamy sobie później, jakie mamy mieć wybarwienie procentowo. My robiliśmy wcześniej Goldena i Prince'a, czyli z koloru zeszliśmy całkowicie. Dalej mamy uszkodzenia, czyli mamy zgliznę, silne uszkodzenia, lekkie uszkodzenia. A to wszystko tam się skanuje? Bo ja nie rozumiem, że tutaj jest komputer. Tam jest kamera, która te robi każdemu jabłku zdjęcie. No i to, co ustawimy procentowo, jest do tego aplikacja specjalna zdjęcia i ustawiamy. I co jest fajniejsze, że na przykład ustawimy się na 10% i widzimy, że na przykład za mało odrzuca lub za dużo. No to sobie dodajemy lub ujmujemy. Są też orzawienia w programie i to jest naprawdę przydatne. I możemy ustawić, na który stół chcemy dane te. Czyli zgliznę możemy ustawić na pierwszy, na przykład na trzeci stół, na przenośnik, czyli, lub ustawić. Ale trzeci stół to jest przenośnik, to nie jest tak jakby stół, tylko takie. Przenośniki. Przenośniki do tych zgniłków. Tak, tak, do zgniłków lub do uszkodzonych. A to jest w standardzie, czy to jest dodatkowo? Nie, dokupywałem. W standardzie jest 5 stołów, ja wziąłem 8, czyli tą wersję większą, plus 2 przenośniki. Okej, okay. I te przenośniki głównie służą do tych właśnie odrzutów, tak? Bo masz 2 przenośniki. 2. Tak, żeby nie chodzić ręcznie i nie odrzucać. Czyli to jest suchy i mokry przemysł na przykład? Możemy resortować, tak. Czyli możemy zrobić na przykład lekkie uszkodzenia z oddzielnie. Na przykład zrobimy na przykład teraz na stół 6, tak? Czyli ten przenośnik jest 6. A na przykład zgliniznę i silne uszkodzenia ustawiamy na 3 stół. Czyli mamy 1, 2, 3. Co jeszcze możemy fajnie zrobić? Łączenie stołów. Czyli na przykład na 1, 2 stół chcemy mieć ten sam kaliber. Kalibrujemy co milimetr. Możemy jabłko rozkalibrować. Te wagi, które tutaj są, znaczy te stoły wagowe, tak? To też z tej firmy masz? Cała waga. Bardzo fajna, bo jest wymyślona, bo mamy tutaj z takim otworem. Wkładziemy karton, od razu jest pod kątem do ustawiania. No dobrze, ile osób pracuje u Ciebie na tej sortowni, kiedy sortujesz jabłko? Znaczy, czy sortowało 4 osoby? Chodzi o jakby ekonomię, kiedy to faktycznie ma najlepszą wydajność? To wszystko zależy, jakie robimy jabłko i jak ustawiamy jakość. Jeśli ustawiamy tylko na kaliber, no to musi pracować 6-7 osób, bo nie zdąży odebrać tych jabłek ale 3 osoby. Ale możesz zmniejszyć prędkość, tak? Można zmniejszyć, ale jak chcemy zrobić dużą wydajność,
no to trzeba by praktycznie przy każdym stole obsadzić osobę, tak? No, żeby była wydajność. A w standardzie jest 5, czyli na 5 stołów jest potrzebnych 5 osób według Ciebie? My robiliśmy 5 osób przy stołach, ja byłem 6 wózkowy, tata był taki, co pomagał, odstawiał, podwoził kartony, palety, odstawiał przemysł. I Wy robicie tira dziennie? Tira dziennie. To jest wydajność, że tak powiem, na grupę producentów, nie na stołownika. No tak, tylko też mówimy o jabłku ładnym, tak? Bo wiadomo, że... Jeżeli jesteś pewny swojej jakości, to też jesteś pewny wydajności tej sortowni, tak? Dokładnie. Jeżeli nie ma jakości, to też ta wydajność tej sortowni będzie mniejsza. Tak, bo średnio, jak liczyliśmy, to tak 8 skrzyniopalet na godzinę zanurzamy na wodnym rodzynku, do 10 nawet. To jest dużo. To jest bardzo dużo. Bardzo dużo. No to jest więcej, jak producent podaje, że jest w stanie przerobić. Kiedy została u Ciebie zamontowana? Koniec lutego. Koniec tego, no to mamy 4-5 miesięcy, tak? Działania już jej. Intensywnej pracy. Znaczy nie, intensywnej to jest półtora miesiąca. Okej. Okay. Półtora miesiąca przerobiliśmy 32 tiry. Swojego jabłka. Plus usługi, do tego to już nie liczę, tak? Mm-hmm. No bo na usługach to wiadomo zależy od jabłek. To są takie usługi bardziej koleżeńskie, rozumiem, tak? No tak, kolega mnie poprosił, żebym mu tira zrobił czy coś, to nie ma problemu, tak? Miałeś jakieś usterki już, albo jakiś serwis, coś się działo z tą sortownią? Znaczy usterkę to może nie, tylko był wymieniane pokrętło od przenośnika, ponieważ dla mnie był za wolny i musieli mi wymienić ten taki a la procesor czy coś, żeby mi chodził szybciej, tak? Żeby mieć tą większą wydajność. No i fabrycznie była po jakimś czasie uszkodzona czujka przy rozładunku wodnym, tak? Mhm. Wiadomo, to jest elektronika, tak? Może nam działać 2 lata, może nam działać tydzień, tak? To było takie, ale zadzwoniłem, serwis był do fałki na drugi dzień, bo to nie było takie pilne, a do czujki akurat ktoś był w pobliżu i w ciągu 3 godzin przyjechał mi serwis. Dlatego też się zdecydowałem, żeby mieć gwarancję na tą sortownicę. Sortownica jest gwarancją, ma 2 lata, to też mnie przekonało, tak? I mam wszystko nowe. Koledzy pokupywali stare sortownice, też za duże pieniądze, bo też płacą po 200-300 tysięcy. I bez serwisu, czy tam bez jakiegoś większego, grubszego remontu, te sortownice nie chodzą. Tak. I co jest fajne, że nam obiecują producent, że robią stół pakerski, który czekamy na jesień, na testowanie i będzie jeszcze napełniarka do jabłek. Bardzo fajna opcja, najbardziej czekamy na stół pakerski. A powiedz mi tak, to wszystko, co tutaj masz, bo to jest indywidualnie pod Ciebie jakby ta sortownia z wodnym rozładunkiem robiona, jaki to był dla Ciebie koszt? Mniej więcej, rzędu. Tak, tylko właśnie to jest tak, że wodny jest robiony na zamówienie, czyli jest dokładane 2 baseny, jest inaczej osuszacz zrobiony, jest przenośnik dodatkowy. Tak, bo to jest, nie mówimy o takiej standardowej cenie, tylko o takiej cenie, która została stworzona na potrzeby Twojego gospodarstwa. Tak, to co widzimy, wszystkie opcje, czyli dodatkowy osuszacz, nadwentylatory, pilot, komputery na 3 kolory, plus na uszkodzenia, plus ta większa wydajność. Wagi, to wyszła mi 256 tysięcy brutto. Okej. Okay. To powiedzmy... drogo i niedrogo bym powiedział. Mhm. Jak na początku ją postawiliśmy, no to wiadomo, że wydawało się, że dużo, tak? Ale jak porobiliśmy nią tydzień, dwa, zobaczyliśmy, że potrzebne jest bardzo mało ludzi, żeby wyszedł tir. No to ona naprawdę się robi bardzo ekonomiczna i ją bardzo szybko odpracujemy. Bo nie sztuka mieć 30 osób, a zrobić 2 tiry, jak słyszę u niektórych, tylko żeby było mało ludzi, a wydajność. A wiadomo, że ludzi brakuje. Będzie brakować coraz bardziej. Opłaca się postawić sprzęt. Znam 3 gospodarstwa, co kupili sobie w 3 sadowników taki sprzęt. Jeden miał pakownię większą. Green sorta. Tak, produkował 200 ton. Sąsiad produkuje 200, drugi produkuje 200. No i na jednego to jest za dużo, ale już na 600 ton, to już jest w czym pracować. I co jest najważniejsze? U każdego w domu jest 3 domowników. No to jak jest 3 osoby tu, 3 tu, 3 tu, robimy jednego sąsiada, robimy drugiego, trzeciego. Czyli mamy 9 osób i możemy robić bez najmu ludzi.
A tak jak powtarzam, że z ludźmi jest coraz gorzej i będzie coraz gorzej. Żeby postawić dużą sortownię i obsadzić ludzi, to trzeba 20-15 osób. A nie zrobimy więcej jak dwa tiry, na taki też. A ludzi już jest dwa razy więcej, kłopotów dwa razy więcej. No ja jestem przekonany, że do małych i średnich gospodarstw, znaczy do małych, nawet kto ma 30 hektarów, to taki sprzęt to jest zbawienie. I co jest najważniejsze, może pokazać troszeczkę z dala, bardzo mało miejsca zajmuje. Że nie każdy ma właśnie duże hale, duże jakieś pakownie, a tu jest naprawdę mały budyneczek, chociaż mam większą miejsce na nią, tylko że tu mam najbardziej zgrany, bo jest nisko, mamy ją podgrzewaną, tą halę, że tutaj możemy ludzi obsadzić, mamy nagrzewnicę i tu możemy pracować w zimę, że nikt nie marznie, mamy warunki idealne do pracy.